zorganizowała ten wspaniały koncert wraz ze współorganizatorem Urzędem Miasta Łomży po to, żebyśmy wiedzieli, czym jest autyzm, co dzieci z autyzmem mogą dać dla świata. A mogą dać wiele, prawda, Agnieszko? Zgadza się, mogą dać bardzo dużo. Niech nam się nie wydaje tutaj, że te dzieci nie są w stanie nas obdarować uśmiechem, czułością, bo są w stanie. Wszyscy, którzy z takimi dziećmi przebywają, pracują, to wiedzą, ile satysfakcji daje taka praca. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas turcje na deszczu mokną. Uwaga. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zacznie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Dzisiaj obchodzimy finał światowych, obchodu Światowych Dnia Świadomości Autyzmu. Jest to impreza na Starym Rynku. Jest koncert, w którym wystąpią dzieci z naszych placówek prowadzonych przez Fundację Dr. Otis. Także dzieci z Miejskiego Domu Kultury. Także zespół Ry oraz orkiestra Dni Naszych i Majka Jeżowska. Międzyludzkich i brakiem zrozumienia norm społecznych. Co to oznacza?
No, trzeba to wytłumaczyć, prawda? No chyba trzeba wytłumaczyć, moi drodzy, ilu jest ludzi, tyle jest osobowości, ilu jest autystów, tyle jest tak naprawdę różnego typu też osobowości. Każdy autysta jest inny i niekoniecznie w każdej z tych dziedzin tak samo może mieć problemy. W jednej może być doskonale rozwinięty, w innej niekoniecznie. Cudowni ludzie są w Łomży, fantastyczna publiczność, wielopokoleniowa. Dla mnie to jest najwspanialsza nagroda, kiedy widzę, jak rodzice znają słowa moich piosenek i ich dzieci też. I to mi się najbardziej podoba w tych koncertach, że moje piosenki łączą i dorosłych, i dzieci. Wszyscy wychodzą uśmiechnięci. Było zimno w Łomży, ale daliśmy radę. Ja jestem rozgrzana i mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawią. Pójdź do mnie do uwa i słuchaj. Może skryję opowieść o ludziach złych, o czym jest fałszywych.